Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu Sportowej Areny. Za nami kilka ciekawych wydarzeń sportowych w całym regionie. Zaczynam od piłki ręcznej. Pierwsze zwycięstwo w tym sezonie Superligi odniosły piłkarki ręczne Energii AZS Koszalin. Pokonały na wyjeździe Koronę Handball Kielce 24-22. Zespół koszański był faworytem rywalizacji z Beniaminkiem Superligi. Mimo tego ekipy długo prowadziły wyrównany pojedynek. Po pierwszej połowie Korona prowadziła 12-10. W drugiej części obraz gry nie uległ zmianie. Końcówka spotkania należała do naszej drużyny i ostatecznie Energa wygrała 24-22. 6 bramek dla ekipy koszańskiej zdobyła Gabriela Urbaniak, 5 Hanna Rycharska. Początek słaby, bo 0-2 dla przeciwnika, później ponownie my fajnie, 4-2 dla nas i gramy, no niestety gramy, niestety, ale tak jak sinusoida. Mamy świetne fragmenty dłuższe i później mamy takie przestoje. To nam się zdarza niestety w tych pierwszych meczach. Coś takiego, takich przestoi i wzlotów mieliśmy naprawdę 4. Kiepsko się skończyła pierwsza połowa, bo 2 przegrywaliśmy. Dostosowaliśmy się rytmem gry po prostu do przeciwnika i tutaj ten rytm taki bardzo pasował przeciwnikowi. To nam bardzo przeszkadzało w tym, żeby przeskoczyć na kilka bramek i to utrzymać i później sobie grać spokojnie, wpuścić pełny skład i taki mieliśmy pomysł. Bardzo dobry, znowuż długa, super gra, pierwsze 10 minut drugiej połowy przeciwnik nam nie rzuca żadnej bramki. My rzucamy 7, wychodzimy na 5 bramek prowadzenia. Się wydaje, że zaczynamy mieć mecz pod kontrolą. Mamy kilka sytuacji, może zbyt nerwowo, zbyt szybko chcieliśmy dobić przeciwnika. I tutaj przeciwnik dochodzi nas, wychodzi nawet na prowadzenie. 54. minuta, jest remis 20-20. Mamy też ostatnie 3 minuty. Beata Kowalczyk-Bronik, było 6 karnych dla przeciwnika. 5 wcześniejszych nie obroniła, ten najważniejszy 6 broni. My rzucamy na prowadzenie, ale to jeszcze nie koniec emocji. Mamy 2 kary 2-minutowe, w tym Roma, czerwona kartka z kapelusza. Naprawdę stanęła na skrzydle, rączki w górę. Nie wiem, co tam sędzia widział i to nie sędzia w polu bramkowym stojący, czyli ten bliżej, tylko ten, który stał przy linii środkowej. On pokazuje czerwoną kartkę i to było przy naszej ławce. No po prostu zupełnie nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Ale daliśmy radę, utrzymaliśmy w tej przewadze dwuosobowej. Tutaj szybko nam się to troszeczkę podrównało, bo przy grze 1-1 Gabrysia została uderzona w twarz i przeciwniczka też wypadła na 2 minuty i tylko osłabienie mieliśmy jednoosobowe. Rzuciliśmy 3 bramki po kolei i ta końcówka tym razem należała do nas, ale przeżyliśmy horror na ławce trenerskiej. Po tym zwycięstwie nasz zespół ma w dorobku 3 punkty i zajmuje 9. miejsce. W środę Energa podejmie we własnej hali KPR Kobierzyce. Koszykarze AZS-u Koszalin rozegrali pierwszy oficjalny sparing przed własną publicznością. Przegrali starcie z angielską drużyną London Lions 86-90. W barwach AZS-u zagrało 2 nowych koszykarzy, Melshon Basabe i Rodnerius Lewis. Pojedynek dobrze rozpoczęli gospodarze. Akademicy po pierwszej kwarcie prowadzili 24-12. Przez 2 kolejne kwarty miejscowa drużyna utrzymywała przewagę. Ostatnia należała do gości. Lwy z Londynu wygrały ostatnią partię 28-17 i cały mecz 90-86. 20 punktów dla naszej ekipy zdobył Diante Baldwin. Początek dobry, później gdzieś to się wyrównuje, a końcówka gdzieś się czegoś brakuje. No właśnie, czego brakuje? A przede wszystkim myślę, że obrony, która też wynika z tego może trochę braku koncentracji. Jesteśmy trochę podmęczeni, bo ten sezon przygotowawczy dalej trwa, ale nie zmienia to faktu, że dzisiaj mecz powinniśmy wygrać, bo było na wyciągnięcie ręki. Chyba zabrakło trochę sił, bo jednak jesteśmy w ciężkim treningu. Wczoraj 2 razy trenowaliśmy, przeszedł 2 razy, więc no nie jest to system przygotowań typowy do meczu. Natomiast do ligi są 2 tygodnie ciągle, więc myślę, że to akurat te efekty przyjdą właśnie wtedy. No, także tutaj w tej końcówce mi się kwestie koncentracji troszeczkę brakowało. Myślę, że brak koncentracji wynika nieco właśnie ze zmęczenia. Błędy pojawiają się zawsze, kiedy człowiek jest zmęczony i to było widać dzisiaj właśnie. Bardzo dobra pierwsza kwarta w obronie, 12 punktów straconych, a kończymy mecz z 90, tak nie powinno być. Na pewno będziemy nad tym pracować. No, mamy 2 nowych chłopaków, którzy dopiero co przyjechali. Musimy ich troszeczkę wdrożyć w system, ale pokazali się myślę z naprawdę dobrej strony. Trenerem ekipy z Londynu jest doskonale znany kibicom koszalińskim były szkoleniowiec akademików Mariusz Karol. Jesteśmy po tygodniu dość ciężkiej pracy.
Także wczoraj graliśmy mecz jeszcze w Gdańsku, taki pokazowy, na który mieliśmy troszkę perturbację z dojazdem. Także też zawodnicy wróciliśmy późno, tacy troszkę zmęczeni. No i to było dzisiaj widać na początku od razu spotkania, że ustępowaliśmy, zwłaszcza tym zawodnikom amerykańskim, którzy tu przyjechali chyba niedawno, z tego co wiem. I oni dzisiaj nadawali tą grze i napędzali całą drużynę, która dzięki nim praktycznie no, złapała jakby taki oddech i no, naprawdę wyglądało to dobrze. I 10 punktów przewagi praktycznie się utrzymało, 10, 12, 8, ale z czasem no, po prostu trzeba było cierpliwie czekać na czwartą kwartę, czy ci Amerykanie na świeżości pociągną 4 kwarty, czy tylko 3. No i się okazało, że jednak tylko 3. W czwartej kwarcie troszkę już siadła gra, a my swoje, jak takie konie pociągowe swoje, jechaliśmy cały czas do końca. No i się udało ich dogonić w końcówce i pokonać. Udało się, nie udało, ale jest pan zadowolony z występu swojej podróży? Tak, jestem zadowolony. Mam bardzo ciekawą drużynę, bardzo groźną. Wszyscy zawodnicy potrafią rzucać, grać jeden na jeden. Jest to 3 Amerykanów, 2 Europejczyków. Jest reprezentacyjny rozgrywający z Austrii, z reprezentacji Austrii. Także zawodnicy europejscy. No jestem zadowolony, bardzo nawet bym powiedział. Czy to oznacza, że częściej będziemy tą drużynę widzieć w Polsce na przygotowaniu? Nie wiem, czy częściej, bo mamy sporo meczy w Wielkiej Brytanii, tam są rozgrywki, że się gra po 3-4 mecze z tą samą drużyną, więc się gra piątek i niedziela. Natomiast no, chcemy walczyć o mistrzostwo, także już ciężko będzie powiedzieć, że no nie ma przerwy. No są niby przerwy, ale takie króciutkie, więc ciężko będzie powiedzieć, żeby tu w trakcie sezonu gdzieś zjechać. Ale może kiedyś w przyszłości w pucharach gdzieś tam się spotkamy. Dzień później AZS rozegrał sparing z Czarnymi Słupsk. Spotkanie zakończyło się remisem po 80. 18 punktów dla drużyny koszańskiej zdobył Melshon Basabe. Po inauguracyjnej kolejce w pierwszej lidze piłkarze ręczni Gwardii Koszalin mieli na swoim koncie 3 punkty. Po drugiej serii ten stan się nie zmienił. Drużyna koszańska uległa na wyjeździe Niebie Wągrowiec 25-34. Tydzień temu nasz zespół pokonał GKS Żukowo, jednak kolejny rywal był zdecydowanie bardziej wymagający. W pierwszej połowie ekipy prowadziły wyrównany pojedynek z lekkim skazaniem na gospodarzy. Na przerwę zespoły schodziły przy wyniku 15-13 dla Nielby. W drugiej odsłonie gwardziści przez 12 minut utrzymywali niewielką stratę do rywala. Później zespół z Wągrowca systematycznie powiększał przewagę. Ostatecznie Nielba wygrała 34-25. Dla naszej drużyny 9 bramek zdobył Patryk Kiciński. Zaczęliśmy dosyć rozkojarzeni, bo zaczęliśmy przegrywać 3 bramkami na samym początku spotkania. Później troszeczkę lepiej to wyglądało i w pierwszej części spotkania walczyliśmy jak równy z równym. Strata 2 bramek z tak renomowanym zespołem i tak doświadczonym do przerwy naprawdę napawała optymizmem. No niestety do 42 minuty wytrzymaliśmy to tempo i presję. A później zabrakło nam argumentów na to, żeby przeciwstawić się i wytrzymać trudy spotkania. Wynik może jest wysoki, nie wynika to jednak z gry. Szanse dostali dłuższy czas pograć zmiennicy, gdzie też wiadomo, sezon jest długi i muszą się ogrywać. Także tutaj myślę, że koło 4-5 bramek mogłoby się zakończyć, gdybyśmy cały czas grali jednym składem. Nie o to chodzi. Na pewno wiemy, że mecze wyjazdowe dla nas będą bardzo trudne i ciężkie, tak samo jak i u siebie. My przede wszystkim nastawiamy się na walkę właśnie na hali naszej Gwardii, gdzie będziemy walczyli o te punkty. A to, co ugramy na wyjeździe, to będzie takim dodatnim naszym punktem do tego, żeby się utrzymać. Gwardia z 3 punktami zajmuje 11 miejsce. W trzeciej kolejce zespół koszyński podejmie we własnej hali ostatnio w tabeli pomezanie Malbork. Czas na rozmowę. Moim Państwa gościem jest bramkarz Gwardii Koszalin zespołu piłki ręcznej Mirosław Bugaj. Witam. Dzień dobry Państwu. Z ostatniego spotkania mierzyliście się na wyjeździe z drużyną Nielby Wągrowiec. Drużyna doświadczona, która już wiele sezonów występuje na tym szczeblu zmagań. Nie udało się wygrać, ale mimo wszystko chyba takie spotkania to kolejne doświadczenia w walce o utrzymanie na tym szczeblu. No bez wątpienia doświadczenie bardzo duże, zwłaszcza, że zawodnicy Nielby mają przeszłość i ekstraklasową. Większość z nich była zawodnikami bądź młodzieżowych, juniorskich kadr Polski, więc zawodnicy są doświadczeni. No, nie udało się, ale no, nie ma co ukrywać. No, przewyższali nas przede wszystkim warunkami fizycznymi, bo dużo wyżsi, silniejsi chłopacy. No ale do jak to się mówi, do 42, 5 minuty ręcznika, czy tam rękawic nie rzuciliśmy, walczyliśmy, staraliśmy się jak równy z równym.
Trener Piotr Stasiuk po pierwszym spotkaniu powiedział, że pierwsze 3-4 kolejki pokażą, z kim Gwardia ewentualnie może powalczyć o utrzymanie, gdzie może zdobywać punkty, jakie pozostałe drużyny będą miały swoje potencjały. I trzeba powiedzieć, że w jakiś sposób te dwie pierwsze kolejki pokazały to. Znaczy, no, chyba nie do końca, bo generalnie patrząc na pryzmat poprzedniego sezonu, czołowe zespoły bodajże jeszcze nie zdobyły żadnego punktu, mając na myśli Malbork, który był trzecim zespołem w tamtym sezonie. Ale zgadza się, no jest kilka zespołów, tak nazwijmy to, w naszym zasięgu. No i z nimi trzeba będzie szukać punktów nie tylko u siebie, ale również w meczach wyjazdowych. Przede wszystkim tutaj zespoły bazują na tych meczach przed własną publicznością. Tutaj punkty gubi na przykład Stal, która jest faworytem rozgrywek. MKS Grudziądz wygrywa swoje spotkanie. Pomezania Malbork, ostatnie miejsce w tej chwili, to co wspomniałeś wcześniej, ale mimo wszystko różnica bramkowa minus 4. To nie jest dużo, jeżeli chodzi o dwa spotkania i oba przegrane. No, nie, zgadza się. Liga jest długa, zespołów jest 15, więc grania jest sporo. Tu też nowa punktacja, jeżeli chodzi o ten nowy sezon. Więc te punkciki takie małe będą miały duże znaczenie. No i bramki podejrzewam, że też, ale generalnie chodzi o te małe punkciki, mecze wygrywane 3 czy 2 punktami. No to tu będzie, bardzo, bardziej decydowało o tym, jak tabela będzie się układała, czy na koniec rundy, czy na koniec sezonu. Co do najbliższego spotkania, mierzycie się właśnie z Pomazanią Malbork, zespół, który no, należy ewentualnie do tej ligowej czołówki, powinien należeć, tak jak patrzymy na poprzednie rozgrywki, ale mimo wszystko będziecie grać przed własną publicznością. Już pierwszy mecz pokazał, że tutaj w popularnym Kurniku no, nie jest łatwo wygrywać i ta atmosfera jest mocno przytłaczająca i jest takim dodatkowym chyba waszym zawodnikiem. Nie, no zgadza się. Fajnie, w pierwszym meczu już i kibice nam dopisali i pomagali, wspierali nas, za co serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne mecze. Zgadza się. Własna publiczność, specyfika każdej hali, każda hala jest inna i specyficzna, dlatego ciężej się gra zawodnikom przyjezdnym. A w Malborku, patrząc na tabelę, to uważamy, że inaczej, no może podejdziemy do tego spotkanie tak jak z Żukowem. Idziemy po swoje punkty, a to niech Malbork udowodni to, że był w tamtym sezonie zespołem trzecim, a jak na razie bez punktów może zostać dalej. Co do jeszcze jednej rzeczy, fajna statystyka po tej pierwszej kolejce. Najwyższa frekwencja w całej lidze, Gwardia Koszalin. Ciekawostka. Beniaminek wchodzi i od razu największa frekwencja. No i mam nadzieję, że będzie tak do końca sezonu. Miejmy nadzieję, że tak będzie do końca sezonu. 600 osób było na pierwszym meczu inauguracyjnym Gwardii Koszalin z GKS-em Żukowo. Mecz wygrany przez naszą drużynę. W drugim spotkaniu się nie udało, ale trzeci mecz z Pomezanią Malbork. Oby z korzystnym rezultatem, a atmosfery na pewno, na atmosferę nie będziemy narzekać. Moim Państwa gościem był dzisiaj bramkarz Gwardii Koszalin Mirosław Bugaj. Dzięki. Dziękuję również. Przegląd wydarzeń piłkarskich. Gwardia Koszalin przerwała serię 7 porażek z rzędu. Bezbramkowo zremisowała starcie na wyjeździe z Rozwojem Katowice. Było to starcie dwóch najniżej sklasyfikowanych zespołów. Gwardia była na ostatniej pozycji, a Rozwój o jedną lokatę wyżej. Pojedynek dostarczył sporych emocji. Gwardziści stworzyli sobie kilka dobrych okazji strzeleckich, ale żadnej nie wykorzystali. Gospodarze mieli wyborną szansę na wygraną. W 75 minucie Hartleb obronił rzut karny wykonywany przez gracza Rozwoju Kamila Będkowskiego. Do końca meczu wynik już się nie zmienił. Taki dziwny mecz z mojego punktu widzenia, ponieważ nie wiadomo było, czy się cieszyć, czy smucić po meczu. Mam wrażenie, że byliśmy zespołem groźniejszym. Dużo częściej byliśmy przy piłce, stworzyliśmy sobie naprawdę dużo sytuacji bramkowych. Dawno już sobie tyle tych sytuacji nie stworzyliśmy. Szkoda, że nie zostały wykorzystane przez nas zespół. Natomiast no, w 75 minucie fał w polu karnym na zawodniku Rozwoju. No i Rozwój miał rzut karny, który nie wykorzystał zawodnik z Katowic. Hartleb stanął na wysokości zadania. Nie wiadomo, no, czy jakby ten karny Rozwój strzelił, czy w sumie po bardzo dobrym meczu, żebyśmy nie wyjechali bez punktów z tych Katowic. Dlatego takie miałem bardzo mieszane uczucia po tym Rozwoju. Wiadomo, no przed meczem wynik remisowy człowiek wziąłby w ciemno, natomiast myślę, że z przebiegu meczu zasłużyliśmy sobie na 3 punkty. No ale cóż, punkt to
punkt dopisujemy do tabeli. Mam nadzieję, że to będzie taki dobry prognostyk przed następnymi meczami. Po 9 kolejkach Gwardia ma w dorobku 4 punkty i zajmuje ostatnie miejsce. W następnej kolejce zespół koszański zmierzy się w Poznaniu z Legionowią Legionową. Dwa mecze z rzędu bez zwycięstwa zanotował faworyt czwartej ligi Bałtyk Koszalin. Tym razem zremisował starcie na wyjeździe z Gryfem Polanów 1-1. Starcie było bardzo długo wyrównane, a losy spotkania rozstrzygnęły się w doliczonym czasie gry. Najpierw bramkę dla Bałtyków w 91 minucie strzelił Konrad Romańczyk. Tuż przed końcem meczu do remisu doprowadził z rzutu karnego Rafał Lipiński. Bałtyk z dorobkiem 14 punktów zajmuje trzecie miejsce. W 8 kolejce zespół koszański zmierzy się na własnym boisku z Olimpem Gościno. Drugie zwycięstwo w tym sezonie odniósł Leśnik Manowo. Pokonał Rasela Dygowo na własnym boisku 3-2. Przed tym pojedynkiem obie ekipy miały po 4 punkty i były w strefie spadkowej. Korzystny wynik pozwoliłby na znaczny awans w tabeli. Mecz rozpoczął się po myśli gości. Rasel objął prowadzenie po golu Aleksandra Żdanowa. Jeszcze w pierwszej połowie Leśnik odpowiedział dwoma trafieniami Marcina Gozdala. W 60 minucie przewagę gospodarzy powiększył Paweł Rakowski. Rywale trafili jeszcze tylko raz, a na listę strzelców wpisał się Michał Świeżek. Bardzo się cieszymy ze zdobyczy 3 punktów po bardzo dobrym meczu i to nie tylko w naszym wykonaniu, ale również drużyny z Dygowa. Cieszymy się, bo bardzo trudny przeciwnik, ale w dniu dzisiejszym okazaliśmy się lepsi o jedną bramkę. Po tym zwycięstwie Leśnik awansował na 13 miejsce i ma w dorobku 7 punktów. Za tydzień zespół z Manowa zmierzy się na wyjeździe z Kluczewią Stargard. Kolejny w tym sezonie punkt wywalczył Beniaminek czwartej ligi Soku Karlino. Zremisował starcie na własnym boisku z Kluczewią Stargard 1-1. Soku wydawał się faworytem meczu, był zdecydowanie wyżej w tabeli od swojego rywala. Pojedynek rozpoczął się udanie dla gospodarzy. Objęli prowadzenie po golu Kacpra Sowy już w 13 minucie. W 30 wyrównał Grzegorz Magnuski. W drugiej połowie Soku zdominował rywalizację. Miał kilka świetnych okazji strzeleckich, ale żadnej nie wykorzystał. Rywale mieli także doskonałą szansę, ale i oni zmarnowali sytuację. Ostatecznie starcie zakończyło się remisem 1-1. Ja ciągle powtarzam, że każdy punkt jest potrzebny, szczególnie jak my jesteśmy Beniaminkiem. No i to widać, jak gramy bez napastnika. Ale pomimo tego Kluczewia jest od wielu lat już czołowym zespołem, zawsze gdzieś w tych górnych rejonach. Dzisiaj grała do przerwy, no praktycznie był równy mecz, z tym, że u nas znowu potworny błąd obrońcy. Piłka mu się poślizgnęła, zagrał dla zawodnika Kluczewi, który był na spalonym, bo tak byłby spalony. No i mieli jedną sytuację i zrobiło się 1-1 po przerwie. Zawodnicy, nie można powiedzieć, tak jak w szatni powiedziałem, że walczyli. Nie można im zarzucić chęci walki, ale brakuje głowy do tego wszystkiego. Bo tyle sytuacji, ile było po przerwie, szczególnie przy rzutach rożnych, przy rzutach z autu, które były rzucane praktycznie na środek boiska. No, piłka odbijała się od zaskoczonych moich zawodników od głowy. I zamiast lekko dotknąć, ją skierować do tego i było coś niewiarygodnego. A w ostatniej minucie doliczonego czasu, sam na sam z 4-5 metrów, to po prostu trzeba strzelić. Także mam duże słowa uznania za ogromne serce, za walkę w drugiej połowie, ale nie tylko walką się wygrywa, bo ja ciągle powtarzam, że można wszystko wybaczyć, nie można wybaczyć walki, o ile nie ma. Zespół walczył mocno, ale w ślad za płucami, nogami nie szła głowa. I to uważam, że jest nasza porażka, bo ten mecz powinniśmy wygrać. Natomiast oni mieli też jedną sytuację i przy tak ogromnej przewadze w drugiej połowie mogli ten mecz wygrać. Każdy punkt jest ważny w ogólnym rozrachunku, ale czuję ogromny niedosyt, bo włożyli serce, wystarczyło, żeby troszeczkę poszła za tym głowa. Głowy nie było w dzisiejszym meczu. Zespół z Karlina ma w dorobku 13 punktów i zajmuje 6 miejsce. W następnej kolejce Soku zmierzy się na wyjeździe z Osadnikiem Myślibórz. W
W piątej kolejce klasy okręgowej mechanik Bobolice zmierzył się na własnym boisku z Pogonią Połczyn-Zdrój. Rywalizacja nie była udana dla gospodarzy. Ulegli aż 2-6. Pierwsza połowa meczu przebiegała pod dyktando gości. Zdobyli aż 4 bramki. Na listę strzelców wpisali się Adrian Pietrzała, Igor Walczak, Paweł Bugała i Sławomir Woszczyński. W drugiej części ponownie padły 4 gole. Dla mechanika trafienie zaliczyli Patryk Jaworski i Adrian Bielecki, a dla Pogoni Paweł Bugała i z rzutu karnego Mateusz Kowalczyk. Ostatecznie zespół z Połczyna wygrał 6-2. Pierwsza połowa ewidentne, nasze błędy w obronie. Brakuje zdecydowanie w linii defensywy Kazika Misztala, Adamczyka Mateusza i tutaj widać ich brak po prostu. Jesteśmy w trudnej sytuacji, musimy sobie z tym poradzić. Za tydzień, mam nadzieję, z Sianowem przełamiemy tą złą passę. Co prawda to jest dopiero drugi mecz przegrany, liga jest długa, ale nie możemy tracić bramek po prostu w takich momentach i przez takie nasze głupie błędy, nasze złe sytuacje. Tak? Musimy sobie z tym poradzić, popracować nad obroną, bo tutaj to wszystko kuleje. Z przodu jeszcze to w miarę wygląda, ale w defensywie dawno nie widziałem takiego meczu w naszym wykonaniu. Czwarty punkt w tym sezonie zdobyła inna ekipa z naszego regionu, Wiktoria Sianów. Zremisowała pojedynek na wyjeździe z Olimpem Złocieniec 1-1. W tabeli klasy okręgowej mechanik z 3 punktami jest 13, a zespół sianowski z 4 zajmuje 12 miejsce. W następnej serii Wiktoria podejmie mechanika. Najlepsze z miast to najlepsi zawodnicy, bo to zawodnicy, czyli wy, powodują, że te wyniki są takie, a nie inne. Odbyła się trzecia edycja PKO Biegu Charytatywnego. Akcja odbywała się w 12 polskich miastach, w tym w Koszalinie. Był to bieg sztafetowy i najważniejsza była liczba okrążeń stadionu osiągnięta przez poszczególne drużyny. Koszalińskie ekipy pokonały 2421 okrążeń i był to 5. wynik w kraju. Najwięcej w Koszalinie zrobili reprezentanci jednostki wojskowej 1223 Centrum Szkolenia Sił Powietrznych. Ich wynik to 50 okrążeń. Na stadionie Bałtyku pobiegły w sumie 64 ekipy. Sponsor akcji przekaże na cele charytatywne kwotę w wysokości uzależnionej od pokonanych okrążeń. Bałtyk Koszalin od lat prowadzi szkolenie piłkarzy od wieku przedszkolnego. Popularne piskręta miały okazję zaprezentować swoje umiejętności podczas 4. turnieju na Orliku. Klub Bałtyk prowadzi tzw. przedszkole piłkarskie pod nazwą Pisklęta. Dzieci nie tylko trenują piłkę nożną, ale także biorą udział w turniejach, także poza Koszalinem. Ostatnio młodzi adepci futbolu rywalizowali w zawodach organizowanych przez Górnika Zabrze, którego fanem jest trener koszańskiej drużyny Waldemar Sołek. Tym razem dzieci mogły zaprezentować efekty pracy swoim rodzicom podczas turnieju na koszalińskim Orliku. W zawodach zagrały głównie miejscowe ekipy oraz goście z Kretomina. Jeśli chodzi o Bałtyk, mamy 4 drużyny wystawiamy, więc no, jest bardzo duże zainteresowanie teraz, mając taką kadrę, jaką mamy, seniorów, bardzo dużo młodzieży trenuje piłkę nożną. Trzeba przyznać, że to od tego się zaczyna. Właśnie rodzice tutaj mają największy wkład, żeby przyprowadzić, żeby te dzieci małe, bo te dzieci małe na pewno chcą, tylko rodzicom musi się chcieć, żeby to wszystko w tą stronę szło dobrą. Tutaj najmłodsi zaczynali w wieku 3-4 lat, więc niektórzy już mają po 2-3 lata doświadczenia, więc bardzo szybko zaczynali, to trzeba przyznać. W zawodach nie był istotny wynik, a dobra zabawa i integracja dzieci oraz wspierających ich rodziców. Dla każdego uczestnika imprezy organizatorzy przygotowali upominki. To informacją kończymy dzisiejszą sportową arenę. Zapraszam Państwa na kolejną w poniedziałek o godzinie 17:50. Do zobaczenia.